Cześć, z tej strony Sylwia. Dzisiaj pokażemy Wam, jak wygląda pierwsza w Warszawie kawiarenka naprawcza. Jesteśmy właśnie na takim wydarzeniu, które organizuje Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, czyli ja głównie. I zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda i kto u nas naprawia. Kawiarenki jednym z naprawiaczy jest Jurek, który jest warszawskim Reapermanem. Dużo osób dzisiaj przyszło? No, kolega. I jakie rzeczy najczęściej naprawiasz? Nie tylko tutaj, ale i codziennie? Najczęściej to są zmywarki. Zmywarki. Tak, zmywarki się najczęściej psują. Najczęściej. Ale co jeszcze naprawiasz tak na co dzień? Jak ktoś komuś się coś zepsuje, to z czym może się do ciebie zgłosić? Chwilę naprawiłem w dwie minuty. Kwestia była jakaś zupełnie. Wszelkie meblowe rzeczy, jakieś zawiasy, drzwi. I długo się czeka na termin u ciebie? W tej chwili to już się zaczęło coś takiego, że jak ktoś do mnie dzwoni dzisiaj, to prawdopodobnie dotrę do niego w ciągu kilku dni albo następnego tygodnia. A wcześniej jest szybciej czy dłużej? Bo to takie sezonowe? Czy tak, zainteresowanie? I tak dalej. Teraz w marcu ludzie się obudzili po zimie. I robią wiosenne porządki. Tak, wracam na 23 do domu, ale czasami później. Ale nie ma problemu, żeby się z tobą umówić większego. Nie. Okej, także zachęcam. Nie odebrać, bo akurat mam ręce za to. W zmywarce. Okej, no dobra. Ale później zawsze odzwalam, więc warto do mnie dzwonić. Tak, także warto naprawiać rzeczy. Nie jest to takie trudne, żeby znaleźć kogoś, kto może takie rzeczy naprawić. Okej, to dzięki. Tak, biżuterię na kawiarence naprawczej naprawia Dagmara. Dagmara, dlaczego warto naprawiać biżuterię? Bo mamy piękną pamiątkę, która leżała w szufladzie, bo była popsuta, bo nie kupujemy kolejnej. No i co? I to chyba tyle. Dużo już naprawiłaś dzisiaj? To jest piąta. Super, a dopiero zaczynamy, także mam nadzieję, że się rozkręcimy jeszcze pod kątem biżuterii. Wydarzeniach Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste opowiadamy o tym, czym jest Zero Waste, można się dużo dowiedzieć i zawsze jest Gosia z magiczną swoją walizeczką, w którym jest niezbędnik Zero Waste. Gosiu, dużo osób było zainteresowanych dzisiaj? Tłumy. Tutaj właściwie cały czas ktoś siedzi, ktoś stoi z tyłu, pyta o coś, słucha. I jakie tematy dzisiaj były na topie? O co ludzie najczęściej pytają? To, co ja tutaj mam na stoliku, to są bardzo proste rzeczy. Takie metody, które można wprowadzić każdego dnia. Więc po prostu ludzie łapią cokolwiek. Mydło, opowiadam o mydle. Przechodzimy z tego płynnie do robienia środków do prania, do szamponu, do depilacji również. Okej, i zbieramy jeszcze. Największy to są niewątpliwie tematy związane z menstruacją pań. No i to chyba jest taki najważniejszy temat, który tutaj najwięcej. Okej. Zbieramy jeszcze torby. Dużo przyszło dzisiaj toreb. Bardzo zadowoleni. Dużo osób wie, co to są bumerangi, że to są torby używane, materiałowe, niejednorazowego użytku, także kasa. Jest ich naprawdę dużo. Tak, zbieramy też podczas wydarzenia kubki. Można było przynieść kubki, które potem zostają tutaj na miejscu w molu. Także dzięki. Proszę bardzo. Okej, podczas kawiarenki naprawczej można się poczęstować. Poczęstunek przygotował Food Sharing Warszawa z odzyskanej żywności. Powiedzcie mi, czym się zajmujecie na co dzień?
Więc na co dzień zajmujemy się właśnie ratowaniem żywności z różnych punktów, z piekarni, z cukierni, ze sklepu. I wspieramy niemarnowanie żywności, także otwieramy jadłodzielnie. To są punkty z szafkami, lodówkami, w których każdy może zostawić jedzenie, które mu na przykład zostanie, bo zaprosił gości i za dużo ugotował. Ile takich punktów jest w Warszawie? Obecnie jest 10 takich punktów w całej Warszawie. Część jest na Pradze, część jest w Śródmieściu i cały czas się rozwijamy, cały czas dochodzą nowe punkty. I dużo było w ostatnim czasie nowych zgłoszeń? Tak, cały czas mamy napływające zgłoszenia. Też są zgłoszenia na ratowników, czyli ludzie, którzy chcą nam pomagać ratować jedzenie. A ciężko zostać takim punktem, który otworzy swoją lodówkę? Starczy mieć trochę miejsca. I dobre chęci? I dobre chęci, tak. Bo lodówkę zwykle można z odzysku uzyskać, szafkę tak samo, miejsce i chęci. Okej, czyli bardzo zero-waste'owe działanie. Dobra, to dzięki wielkie. Są z nami też kursy elektroniki, które na co dzień organizują kursy związane z elektroniką, tak? Opowiedzcie o tym, co robicie. Przede wszystkim zajmujemy się prowadzeniem kursów elektroniki. Prowadzimy kursy elektroniki dla młodzieży, dla dorosłych. Prowadzimy też zajęcia z programowania i programowania mikrokontrolerów. Prowadzimy się zajęcia na mikrokontrolerach STM32. Dużo osób dzisiaj u Was było? Tak, było bardzo dużo osób, jesteśmy mega zaskoczeni frekwencją i niestety musimy już odmawiać, jest dopiero pierwsza, prawie druga, ale musimy odmawiać, po prostu nie wyrobimy się z tym wszystkim. Dobrze, że jest jeszcze druga osoba, która zajmuje się elektroniką, więc może uda nam się to wszystko. Okej, a gdzie na co dzień można znaleźć o Was informacje o kursach, które prowadzicie? Można nas znaleźć na Facebooku, przy kursie elektroniki albo na stronie internetowej. I można się na tych zajęciach nauczyć, jak samodzielnie różne rzeczy naprawiać, tak? Tak. Na kursie dla dorosłych jest więcej takich tematów, jak naprawiać sprzęty elektroniczne, takiego gospodarstwa domowego. Natomiast na zajęciach z elektroniki dla młodzieży jest więcej zabawy, budujemy roboty, budujemy własne układy, uczymy jak zbudować własne układy, które mogą nas później, które nam pomagają żyć czy nas bawią. Okej, to zachęcamy do tego, żeby też uczyć się jak naprawiać i potem tę wiedzę wykorzystywać. Dzięki. Dziękujemy. Jedną z inicjatyw, która dołączyła do organizacji naszej kawiarenki, jedną z pierwszych, była rowerownia Syrena i rowerownia Syrena zajmuje się naprawą rowerów. Czy było duże zainteresowanie dzisiaj? Tak, już do tej pory przyszło 8 osób, to możemy powiedzieć, że to jest duże zainteresowanie. I teraz rozumiem, że czekacie na części, bo wysłaliście ich po części rowerowe, tak? Tak, część osób się rozeszła tu po obiekcie, a dwie osoby poszły po części rowerowej do sklepów rowerowych. Okej, a na co dzień jak rowerownia funkcjonuje? Działamy w każdy poniedziałek w skrocie Syrena na Wilcze 30 od godzinach 18:21 i jakby ideą jest przekazywanie umiejętności naprawy rowerów. Ludzie przychodzą z rowerami, my im mówimy, jak je naprawiać i oni sami naprawiają. Okej, czyli po prostu uczycie, jak sobie poradzić z rowerowymi problemami. Tak.
I też będziecie prowadzić niedługo warsztaty z tym związane na Brudnie prawdopodobnie, tak? Tak, sklepowisko. Okej. I rozumiem, że wszystkie informacje można znaleźć na waszym fanpage'u. Tak, na Facebooku jesteśmy jako Rowerownia Syrena i też chcemy powiedzieć, że jesteśmy miejscem przyjaznym, zwłaszcza kobietom i innym grupom, innym mniejszością, bo nasza grupa miała początki jakby tylko, istniała tylko dla kobiet, potem jakby została otwarta dla wszystkich. Okej, dobra. To dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzisiaj udało się naprawić całkiem sporo rzeczy. Co udało się Tobie naprawić? My naprawiliśmy jedną lampkę tak całkiem, a drugą lampkę zostawiliśmy tu panu Rimpermanowi. Mamy ją odebrać w tym tygodniu. O, super. Do tego tutaj ten przecudowny pan naprawił nam klawiaturę. Mieliśmy taki klawisz H, który nas zawsze wkurzał, bo odskakiwał, teraz już nie będzie odskakiwał, więc... O, super. Właśnie tutaj już mówiłam w poprzedniej pani, że nie dość, że mamy zero waste, to mamy jeszcze zero zepsutych rzeczy w domu, co mnie bardzo cieszy. No, także zdecydowanie udało wam się skorzystać z kawiarenki. Tak, tak, tak. Jeszcze do tego nasze dzieci się najadły. My się najedliśmy hummusu, dzieci się najadły ciasto, więc to jest jakieś cudowne miejsce. Tak, no to... Cudowna atmosfera i strasznie super. Dużo dobrych ludzi na kilometr, na metr kwadratowy. Dobra, to dzięki. Jesteśmy w trakcie kawiarenki naprawczej, wszystko już fajnie działa, naprawiacze naprawiają, jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo osób nas odwiedziło i widać, że taka inicjatywa w Warszawie jest bardzo potrzebna. Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować kolejne tego typu eventy. Najlepiej byłoby, gdyby było tak wszystko pięknie jak w Pile, bo oni mają spotkania raz w miesiącu. I myślę, że gdzieś ten cel kiedyś zostanie osiągnięty, że i my będziemy się spotykać w Warszawie raz w miesiącu. Wszyscy, bardzo dużo osób naprawiło swoje rzeczy, bardzo różnego rzędu, bo to były i lampki, komputery, odtwarzacze muzyki. Moje dziecko przyniosło swoje pianinko i też zostało ono naprawione. Najedliśmy się wszyscy poczęstunkiem od food sharingu, który jeszcze z tego co widzę jest. Można się było napić herbaty i kawy w kubku, który został zebrany, bo zrobiliśmy bardzo fajną zbiórkę kubków. Sąsiedzi i uczestnicy kawiarenki przynieśli nam kubki. Dzięki temu udało nam się uniknąć jednorazowych naczyń. Także to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, bo muszę biec ze swoich obowiązków, bo jeszcze trochę rzeczy jest do zrobienia. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Cześć.